Kiedy słuchałem Pana pytania, trudno mi było oprzeć się takiemu wrażeniu, że doskonale Pana rozumiem, bo ja sam noszę w sobie tę niecierpliwość. 8 lat czekaliśmy na to, żeby w takich kwestiach, jak choćby energia odnawialna, dostęp do niej, prawa prosumentów, coś się wreszcie zaczęło dziać. Informacja dla Pana, pewnie Pan to wie, ale nie dość tego powtarzać, że rząd w Polsce działa od 2 miesięcy. Ja jestem marszałkiem Sejmu od niecałych 3. Ale ustawy miały być gotowe, mieliście je zmienić w teczkach. Tak, tak. Natomiast mówiliśmy też i mówiliśmy to bardzo uczciwie, że po tych 8 latach nie wiemy, co zastaniemy w szufladach. Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy serdecznie. Jest z nami marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z krótkim komentarzem i pewnie odpowiedzią później na pytania w kontekście Państwowej Komisji Wyborczej i korespondencji, którą ze sobą wymienia PKW i Kancelaria Sejmu. Panie marszałku, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, otrzymałem dzisiaj tak długo wyczekiwaną korespondencję z Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w odpowiedzi na moją prośbę wskazał 3 kolejne osoby do objęcia mandatu, z prawem pierwszeństwa do objęcia mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim. Są to pani Monika Jolanta Pawłowska, pani Beata Małgorzata Strzałka oraz pan Ryszard Jan Madziar. To pismo Państwowej Komisji Wyborczej, znacie je już Państwo, ono stoi, czy Państwowa Komisja Wyborcza stoi w tym piśmie na stanowisku, że nie jest organem, który chciałby w jakiś sposób zaangażować się w trwający proces polityczny. Jest organem apolitycznym, bo jest organem, który służy nam do wyboru formy uprawiania polityki, a więc od tej bieżącej polityki powinien trzymać się jak najdalej. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że nie rozstrzyga, czy doszło do wygaśnięcia mandatu, czy nie doszło. Stwierdza, że mamy 2 orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie. Natomiast ja w tej sprawie i chyba nie tylko ja nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że przypominam Państwu postanowienie Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2024 roku, w którym to postanowieniu Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdza, że czynność dokonana w dniu 5 stycznia 2024 roku w sprawie 1 NSW 1267 przez 23, mowa tutaj o tę czynność, którą z dokumentami przesłanymi przez pana Kamińskiego wykonywała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego w rozumieniu artykułu 250 ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks Wyborczy. A w drugim punkcie stwierdza, że nie uwzględnia odwołania pana Mariusza Kamińskiego. Dla mnie więc stan faktyczny, prawny jest jasny i nie budzi wątpliwości. Mamy artykuł 251 Kodeksu Wyborczego. Jest to procedura obsadzenia wygasłego mandatu. W paragrafie pierwszym czytamy: marszałek Sejmu zawiadamia na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu w przypadku. I tutaj jest śmierci posła, upływu termina do wniesienia odwołania od postanowienia i 3. Nieuwzględnienia odwołania od postanowienia marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu nie uwzględnił odwołania pana byłego posła Mariusza Kamińskiego. W związku z powyższym ja w oparciu o te informacje, które otrzymałem z Państwowej Komisji Wyborczej, wystąpię najpewniej w dniu jutrzejszym z pismem do pani Moniki Pawłowskiej z informacją, czy z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim. No i tyle chyba tej zasadniczej informacji odnośnie tej korespondencji z Państwową Komisją Wyborczą. Ja cieszę się, że ona wreszcie
zakończyła się konkluzją, że wreszcie mamy w tej sprawie krok naprzód, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby Sejm pracował w jak najbardziej możliwie pełnym składzie, w takim składzie, który pozwala, żeby rzeczywiście te okręgi wyborcze, z których pochodzą parlamentarzyści, były reprezentowane, ich mieszkańcy byli reprezentowani w polskim parlamencie i z taką sytuacją, mam nadzieję, będziemy mieli do czynienia. Ja nie pamiętam, ile czasu ma ta osoba na odpowiedź, 7 czy 14 dni? 7 dni. Więc po 7 dniach będziemy mieli odpowiedź. Jeżeli będzie pozytywna, to będziemy dalej procedować. Jeżeli będzie negatywna, to będziemy wysyłać korespondencję do kolejnej osoby z listy przekazanej przez Państwową Komisję Wyborczą, tak żeby wszystko było zgodnie z prawem i nie budziło żadnych wątpliwości. Słyszałem, że mają Państwo pytania. Państwa liczna obecność tutaj świadczy, że tak, nie tylko o kwestie związane z Państwową Komisją Wyborczą, ale też o wczorajsze wydarzenia. Chciałbym wierzyć, że i o pracę Sejmu. Nie wiem, czy ta moja wiara jest w jakikolwiek sposób uzasadniona, ale przekonajmy się więc i posłuchajmy Państwa pytań. Bardzo proszę, pan redaktor Radia Nowy Świat. Dzień dobry, panie marszałku. Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. Ja bardzo uważnie słuchałem tego, co pan wczoraj mówił, że wszyscy chyba jesteśmy już trochę zmęczeni sprawą panów Wąsika i Kamińskiego. Wczoraj na naszej anterze profesor Safian także mówił, że dajmy już panom spokój i zajmijmy się sprawami ważnymi i tym, czym prace Sejmu się powinny zajmować. Pamiętam, i teraz przechodzę już do rzeczy, o co chcę zapytać. Czas kampanii wyborczej, kiedy pan mówił, że sprawa wiatraków i odnawialnych źródeł energii jest krytycznie ważna dla Polski. W listopadzie zaliczyliście w tej sprawie pewien falstart i pan tutaj, stojąc w tym miejscu na początku grudnia, mówił o tym, że no, szybko wróci nowa ustawa o wiatrakach do Sejmu. Wczoraj pani minister Henning-Kloska mówiła, że to jest koniec kwartału, przełom marca i kwietnia, kiedy w ogóle ustawa się pokaże. Czyli zanim konsultacje, zanim tutaj prace parlamentarne, to jest wiele miesięcy. No to jak się mają zapewnienia z kampanii wyborczej, że to krytycznie ważna sprawa, KPO i tak dalej, zdrowie Polaków, do tych wielu miesięcy, które są teraz? Kiedy słuchałem pana pytania, trudno mi było oprzeć się takiemu wrażeniu, że doskonale pana rozumiem, bo ja sam noszę w sobie tę niecierpliwość. 8 lat czekaliśmy na to, żeby w takich kwestiach, jak choćby energia odnawialna, dostęp do niej, prawa prosumentów, coś się wreszcie zaczęło dziać. Informacja dla pana, pewnie pan to wie, ale nie dość tego powtarzać, że rząd w Polsce działa od 2 miesięcy. Ja jestem marszałkiem Sejmu od niecałych 3. Ale ustawy miały być gotowe, mieliście je zmienić w teczkach. Tak, natomiast mówiliśmy też i mówiliśmy to bardzo uczciwie, że po tych 8 latach nie wiemy, co zastaniemy w szufladach, nie wiemy, co zastaniemy w szafach. Po tych 8 latach nie wiemy, jaki będziemy mieli, i o tym też mówiliśmy jasno, jaki będziemy mieli bilans otwarcia. Jeżeli chcemy pójść dalej, to ja naprawdę chciałbym móc zrealizować wszystkie nasze obietnice w ciągu 2 miesięcy. Natomiast pragmatyzm polityczny każe mi jednak powiedzieć, że to może być niemożliwe. Że czasem do pewnych procesów potrzeba 6 miesięcy, do niektórych będzie potrzeba roku, a do niektórych być może 2 lat. Może być pan pewien, że jeżeli chodzi o kwestie związane z zieloną energią, przepraszam, my również jako Polska 2050 niebawem będziemy kłaść na stole nasze konkretne propozycje dotyczące choćby rozwiązań prosumenckich, bo uważamy, że to jest teraz ten moment, w którym wszystkie siły tworzące koalicję 15 października muszą to, co najlepszego mają z siebie dać, żeby uwspólnić to w tym procesie, który mam nadzieję w tym Sejmie znajdzie swój szczęśliwy finał. Czy uda się naprawić system prosumencki w 5 roku? Chciałbym w to wierzyć. Czy uda się uwolnić energię z polskiego wiatru w ciągu roku, powiedzmy? Bardzo chcę w to wierzyć, że to się da zrobić i wszystko zrobimy, żeby to się dało zrobić. Natomiast co znaczy natychmiast? Co znaczy tak szybko, jak się da? W takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, a to wie pan, to raz będzie oznaczało 2 tygodnie, bo są takie rzeczy, które można zrobić w 2 tygodnie, a są takie rzeczy, które trzeba zrobić w 2-3 miesiące albo 5 roku, bo trzeba spiąć ze sobą kilka procesów. Po pierwsze,
refleksję po tym audycie otwarcia, jak daleko jesteśmy zapóźnieni, które rzeczy zostały zrobione, co było tylko propagandą, co jest prawdą. Dialog z Europą, która w znacznej mierze zapewnia nam dzisiaj przez różne programy finansowanie akurat tego sektora zielonej energii. Oczywiście nie tylko, ale to jest krytycznie ważne. A później orkiestracja tych wszystkich czynników i doprowadzenie do tego, żeby nigdy więcej nie było w tej sprawie żadnych falstartów. Jeżeli nie będzie zielonej energii, w tym energii z polskiego wiatru, to z całą pewnością nie będzie bezpieczeństwa Polski i my jesteśmy tego naprawdę świadomi. Dajcie nam proszę jeszcze trochę czasu, żeby to zostało zrobione tak, jak powinno być zrobione. Nie jestem w stanie dzisiaj, bo też nie siedzę w ministerstwie, powiedzieć panu, czy będzie to miesiąc, czy będzie to kwartał, czy będziemy potrzebowali do tego celu na przykład pół roku, czy roku. Ja chcę, żeby to było raz, a dobrze zrobione dobrze po tych 8 latach, przez które na to czekaliśmy. Jednym z punktów umowy koalicyjnej jest naprawa sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Słyszeliśmy, że na tym posiedzeniu Sejmu miały pojawić się jakieś uchwały, one się nie pojawiły, podobno przez jakieś napięcia w koalicji, tak przynajmniej pisały niektóre media. Co dalej z tą sprawą, panie? Mediom. Zdarza mi się. Co dalej z tą sprawą, panie marszałku? Będą uchwały, ale jeżeli nie, to jakie propozycje legislacyjne i kiedy? Rozmawiamy z panem ministrem Bodnarem stale, obecny tutaj dyrektor Zakroczymski, ale też i w różnych innych formatach. Praca trwa i nie jest sztuką położyć rozwiązanie, o które później wszyscy będą się kłócili i spierali, tylko jak już wychodzić z rozwiązaniem, to mieć takie, co do którego będzie można szybko wypracować porozumienie. My, ja, Polska 2050, stoimy na stanowisku, że jeżeli rzeczywiście Sejm miałby stawiać diagnozę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to powinien też jednocześnie położyć na stole receptę. Jaką receptę? W moim odczuciu, jeżeli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i projekt zmiany konstytucji. Ten projekt, który dzisiaj jest dyskutowany, negocjowany, on jest bardzo uczciwą polityczną propozycją. On na przykład sugeruje, o czym państwo wiecie, bo ja też czasem media czytam, więc dowiaduję się różnych rzeczy bardzo ciekawych, że jest w nim między innymi propozycja, żeby sędziowie Trybunału powoływani byli przez Sejm większością 3/5. To jest ręka wyciągnięta w stronę opozycji. To jest ręka wyciągnięta w stronę prezydenta Rzeczpospolitej. To jest poważna propozycja, która mówi, nie chcemy upartyjniać, zamykać, grabić pod siebie, tylko zróbmy reset i zróbmy to razem. Tak, żeby się ludzie czuli bezpieczni z tym rozwiązaniem. Wiem, że niektórzy spośród nas w koalicji 15 października, to nie my, bo my mamy inne zdanie, obawiają się w ogóle uruchamiania tematu zmiany konstytucji. Ja uważam, że taką ofertę należy położyć i jeszcze projekty zmiany ustaw. Po pierwsze po to, żeby dać szansę dobrym rozwiązaniom, a jeżeli się okaże, że to niemożliwe, to przynajmniej móc powiedzieć sprawdzam. Tym, którzy głośno wołają o tym, że ma miejsce zamach stanu i chęć wysadzenia Trybunału Konstytucyjnego, a gdy przyjdzie ktoś z najlepszą wolą, chcąc go naprawić i proponując ten proces, żebyśmy go zrobili razem, będzie musiał się w tej sprawie jasno opowiedzieć. Ja uważam, że te uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego powinny być maksymalnie precyzyjne. To nie jest miejsce na jakąś specjalnie rozbudowaną publicystykę polityczną. To powinno być maksymalnie precyzyjne. Objawy choroby, która toczy ten Trybunał, a toczy, powinny zostać precyzyjnie wymienione i wylistowane w tej uchwale, a następnie powinniśmy położyć to wraz z pakietem tych ustawowych i konstytucyjnych rozwiązań. Wierzę, że będziemy z tym gotowi szybko. Chcieliśmy, czy minister Bodnar tak myślał, że może ten proces polityczny też zajmie trochę krócej i będziemy gotowi na to posiedzenie Sejmu, może będziemy gotowi na następne posiedzenie Sejmu. Pewnie nie zdążą nas do tego czasu zdelegalizować, panie Pawłowicz, z panią Przyłębską, choć może się w tej sprawie mylę, ale będziemy oczywiście w przerwach od planowania mordów politycznych, bo to dzisiaj głównie przecież nas zajmuje, będziemy uważnie śledzić ich poczynania. To jest jakaś, wiecie państwo, alternatywna rzeczywistość, w której mam wrażenie od specjalnie kilku dni funkcjonujemy. Stąd pozwalam sobie na tego rodzaju komentarze, bo słyszeliście państwo dzisiaj wszyscy, że zostaliśmy jako koalicja oskarżeni przez pana prezesa Kaczyńskiego, że idziemy w stronę zabójstw politycznych.
Myślę, że nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci ze swojej długiej kosmicznej podróży, którą z taką pasją odbywam. To ja już dziękuję, panie redaktorze. Na koniec, ostatnie pytanie. Nie. Panie stanowisko redaktorze. Polski 2050. A może by mnie pan zaprosił kiedyś na normalną rozmowę do radia? Po prostu, po ludzku, żebyśmy usiedli. A przyjmie pan zaproszenie? Na co się pan w ogóle no to jesteśmy umówieni. Super. Dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze, i poproszę. Tak, mamy jeszcze chwilę czasu. Piotr Rabik, fakt, panie marszałku, dwa krótkie pytania. W piątek na mównicy sejmowej pojawi się Robert Bąkiewicz jako sprawozdawca obywatelskiego projektu ustawy. Czy mównica sejmowa jest miejscem dla osoby prawomocnie skazanej? I drugie pytanie, jak zamierza pan rozwiązać konflikt w strukturach pana partii w okręgu opolskim? Dziękuję. Odpowiadam na drugie pytanie. Tak, zamierzamy rozwiązać problem w okręgu opolskim. Jak rozmawiamy o tym, bo wszystkie osoby, które są wymieniane przy okazji tej sprawy, bardzo wysoko cenię. To są po prostu świetni ludzie, z których znam od lat i z którymi dobrze mi się pracuje. Żałuję, że to się rozegrało tak na ostro, ale też już na tyle mam doświadczenia w polityce, że wiem, że czasami coś się rozgrywa na ostro, żeby później móc jednak uzyskać zgodę w trochę innej formule. Głęboko wierzę, że tutaj, ponieważ znamy się od lat i pracujemy razem od lat w tym szeroko rozumianym projekcie Polski 2050, jeszcze w stowarzyszeniu, później w partii, więc nie jesteśmy sobie obcymi ludźmi i z pewnością znajdziemy rozwiązanie. W tej chwili już nad tym pracujemy. Żałuję, że to poszło o krok za daleko, zanim my, jako centrala też ja, zostaliśmy włączeni w proces rozmowy. Czasami tak jest, wiecie, to jest praca w ludziach. Ludzie czasami mają krótki ląd, czasami mają trudne momenty, ale nie dzieje się nic, co napawałoby mnie jakimś strasznym niepokojem o los naszej formacji. Po prostu ludzie, a więc różne zdania, ale poradzimy sobie z tym na pewno. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o rzecz pierwszą, to poważna sprawa. To poważna sprawa, dlatego że mój stosunek do działalności publicznej pana Bąkiewicza jest jednoznacznie krytyczny. Do jego wypowiedzi, do postaw, które zajmował, nie mam co do tego wątpliwości. I kilkakrotnie, to prawda, zastanawiałem się, co zrobić z tym fantem, z którym tutaj mamy do czynienia. Niemniej ustawa o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej, ustawodawczej przez obywateli, nie pozostawia mi tu absolutnie żadnego pola manewru. Projekty obywatelskie, które zostały wniesione w poprzedniej kadencji Sejmu, a nie zostały przez niego rozpatrzone, muszą, i to jest moja odpowiedzialność, ktoś by mógł mnie za to naprawdę pociągnąć do odpowiedzialności przed prokuratorem za złamanie ustawy, muszą być przeczytane w Sejmie następnej kadencji do kwietnia. Więc my to robimy w lutym, w ciągu takiego dnia obywatelskiego, kiedy tych projektów jest wiele, bo chcemy wszystkie już mieć przeczytane na Sejmie. Nie wykluczam, że zostaną złożone wnioski o odrzucenie niektórych z tych projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Natomiast marszałek Sejmu, jeżeli zostało przeniesionych 100 tysięcy podpisów, zostały zweryfikowane, ustawa nie pozostawia mu żadnej możliwości ingerowania w proces, bo tak ustawodawca zdecydował. Przyszło 100 tysięcy obywateli, chcieli jakiejś regulacji, wyznaczyli swojego przedstawiciela. Musimy to przeczytać na Sejmie. Natomiast jaki będzie dalszy los tej legislacji, okaże się już w piątek, a jeżeli takie wnioski zostaną zgłoszone, a jutro nie będzie głosowań, to pewnie wygłosujemy je na początku następnego posiedzenia Sejmu. Jeżeli pyta mnie pan o to, czy mam komfort z tą sytuacją, nie mam komfortu z tą sytuacją. Natomiast jestem ściśle zobowiązany przez przepisy ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.